nocy mandat 300 zł i 6 punktów karnych dla kierowców jeżdżących bez włączonych świateł. Jesienią, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia. Policja przypomina o konieczności ich włączania i prawidłowym ustawieniu. O czym należy jeszcze pamiętać, poruszając się w okresie jesienno-zimowym po naszych drogach, Karolina Komada. Często kierowcy wymieniają żarówki sami lub z pomocą innych na stacjach benzynowych, jednak mogą to zrobić niepoprawnie, a przecież odgrywają ważną rolę. Większość ludzi ma albo całkiem rozregulowane, albo ma dobre. Jeśli ta przejrzystość powietrza się zmienia, czyli mamy jakiegoś zamglenia, opady deszczu, śniegu, to każdy powinien, jeśli automat tego nie zmieni sam, być na tyle czujny kierowca i sam zmienić te światła na światła mijania. Więc apelujemy, aby właśnie korzystać z tego rodzaju udogodnień, jakie są automaty, ale pamiętać również, że automat za człowieka wszystkiego nie zrobi i musi się taki kierowca liczyć również z tym, że może zostać ukarany mandatem za niestosowanie odpowiedniego oświetlenia. W porze nocnej jest to mandat w wysokości 300 zł i 6 punktów karnych, a w dzień mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Dlatego funkcjonariusze apelują i nagłaśniają akcję Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Kierowcy są zachęcani do wzięcia udziału w bezpłatnej korekcie i kontroli świateł. Dokładne daty oraz miejsca, gdzie kierowcy mogą skorzystać z pomocy, udostępnione są w aplikacji Janosik. Tutaj oczywiście również czystość jest bardzo ważna, ustawienie świateł. Tutaj aplikacja Janosik przypomina: światła ustawione za wysoko, światła ustawione za nisko. Jak tutaj wygląda, że może to rzeczywiście utrudnić, a nawet spowodować różnego rodzaju zdarzenia niebezpieczne drogowe. Zdarzenia drogowe, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych, i o to bezpieczeństwo apelują też kierowcy rajdowi. W rajdach najważniejsza jest widoczność, żebym widział daleko. Jakby z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia jest to jakby miejsce, czy proces kluczowy. Tak samo w samochodzie odpowiednio ustawione światła, czy jak jeździmy w nocy na odcinkach na specjalnych halogenach, to właśnie najważniejsze jest ich ustawienie. Dlatego teraz, jak się robi jeszcze nasza ruga, jak jest szybko ciemno, jak pada deszcz, jak opadają liście z drzew, gdzie naprawdę ta widoczność jest mocno ograniczona, tak naprawdę te światła są bardzo ważne, jak je ustawimy. Bezpieczeństwo zależy nie tylko od kierowców, ale też i pieszych. Policjanci zachęcają tych drugich do noszenia odblasków. Mają one ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Kierowca zobaczy pieszego 3 razy szybciej, nawet z odległości około 150 metrów.